Dobra, czyli plan jest taki. Musimy tam podejść jak najciszej, żeby nas nie zauważyli. Wtedy zaatakujemy z zaskoczenia. No i... A to dziecko to kto? Jakie dziecko? Akustyczne lekko. A nie wiem. No, ona no, lubi tutaj kwiatki, ślepi jest kwiatki. Chrono! No, tak. Załatwiłeś mi jakiś... Raz, dwa... Nie, z dziesiątkę dzieciaków. Znów. Jeszcze jest coś więcej. Jestem pełnoletnia. Ależ kwiatki. Ja nie mam mocy kwiatków, żeby nie było. Ciast. Co ona ma? Ona nie ma mocy ciasta kwiatów. Ciasta kucholcu, dorośli. Jestem dorosły. Jaką ona ma moc? Jak się nazywa? No, to jest Yulshi. A jej moc to... Wyobraź sobie, że miałeś te sensu, nie pamiętam jak to się nazywało. No tak, no, nie torebki, no, to... tylko fasolki sensu, tak? Fasolki sensu, ona ma moc porównywalną do tego. Do fasolek. Co? Nieważne. A. Dobra, czyli moc tak, musimy tam jak najciszej podejść tam do tego i zobaczyć co tam się dzieje. Trzeba najciszej? Wyczuwam bardzo specyficzną energię z tamtej. Ja okolicy. Też wyczuwam i to jest bardzo... Znaczy ja wiem jaka to jest rasa, ale... No, ja wiem jaka to jest rasa, bo ta energia jest bardzo podobna do osoby, której znam. Jesteście rasą psów? Nie jestem, nie ma tu rasy psów! A, no, o, to jest rasa małp. Nie... Jesteś małpą? Jakby to powiedzieć, wszyscy pochodzicie od małp. Dobra, nieważne! Nie, ja nie pochodzę od małp. Dobra, ty jesteś jakimś bytem jak Zeno, jak ci wszyscy aniołowie. Jakie Zeno? Co to Zeno? Co jest? Księżniczka. Co? Tylko koronę zdjął ode mnie. Księżniczka Chrono. Wyobraź sobie, nie śmiej się ze mnie. Mogę się ciebie pozbyć w każdej chwili. Sobie sam zbiorę coś tam smoczek. Ciebie też się mogę posłuchać. Księżniczka Chrono. Dobra, nieważne. Sajenie. Co chcesz ode mnie, Chrono? Przepraszam, księżniczko Chrono. Nie dasz mi kwiatku! Uznajmy, że tego nie słyszałem. Ale czego? Nieważne. Dobra, to czyli tak. Musimy podejść do tego statku tak, żeby nas nie zauważyli. Bo wyczuwam tam... A księżniczka nie może tam polecieć? Aha. Dobra, idziemy. Masz nogi. Aha. Ciekawsze. No, dobra. Co tutaj jest? Aha. No, mówiłem cicho, nie pod... Palaj sam. A. Teraz to wiedzą, że jesteśmy tu, bo wstrzeli alarm. Okej. No. Dobra. O Jezusie Nazaryjski. No ale to są dzieciaki. Co się spodziewałeś? Sam ich tu wysłałeś. Jeszcze przepraszam moje... bardzo, ty chciałeś ich tu, tak? No chciałem, ale no... Kiedy ty masz skrzydła? Ja mam skrzydła? To jest jedna z moich 7000 transformacji. Dlaczego nie? Jednego wziąłem! Aha, super. Nie poradzą sobie. Pomocy! Kiedy wejść? O Boże, to dziecko nie może wejść. Czekaj, musimy przeszukać w środek tego... Nie zawalaj się schodów! Zabolili schody, super. Ale jazda! Możesz ugasić ten ogień? W sumie... A nie, sam gdzieś. Puśćmy. Nie, bo ja niszczę podłogę. Za słaba jest podłoga. O! Dobra. O, super. Dobra, wy się zajmijcie resztą tych paczanów. Dobrze! A my wchodzimy. A my wchodzimy do środka, dobra. On jest gdzieś tu. O! O! Silni są. Są sługusy. To mówi, że są silni. Chyba w porównaniu do Steina czy do... A, w sumie Stein? To... Dobra, wchodzimy. Dobra, Chrono, mówi, że tutaj, tu... To się tak... dzieje na moim statku! Wow! O co tu chodzi? Kto tu się wdarł? Hmm...
Jakbyś nauczył się wyczuwania energii, to byś wiedział, kto jest za tobą. To? Janin? To możliwe. Przecież mieliście nie żyć. Przecież zostali wybici. Została nas czwórka, to znaczy 4,5. To? Nieważne. A wasza rasa czasami też już jest na mnie, czasami na niewywarciu? To? Nie, wszyscy sobie żyją na planecie. Dobra, ale nie o to chodzi. Powiedzcie mi, co wy tu robicie. No, ja bym się lepiej zapytał ciebie, co ty tutaj robisz. Kogoś mi przypominasz. Twoje kij jest znajome. I to bardzo znajome. Sorry, nie znam żadnego starego Saiyana. I nie obchodzą mnie Saiyani. Kogo znałeś, jak on wyglądał? Jak wiesz, wyglądał? Wiesz. Kiedyś możecie jak... pogadać gdzieś indziej? Nie. Nie. Wiesz, kiedyś jak... Jeszcze próbowałem znaleźć smocze kule i się pojawili piesi strażnicy. Pojawił się Śnieżek. O! Co powiedziałeś? No Śnieżek. Powiedz mi, stary głupcze. To znasz imię mojego ojca. Zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś synem Śnieżka? Tak. Co u niego? Ale mój ojciec nie znał żadnego Saiyana. Na pewno nie takiego. No tak, w sumie tutaj w tym wszechświecie to inaczej się... Inaczej się to podziało. A ty jak cię zwą, śmieszno majtkowy? Nie muszę ci się przedstawiać. Nie jesteśmy nad znajomymi. Chcę tu tylko zniszczyć tą planetę. Po moim trupie, geniuszu. Że jesteś w stanie mi pokonać? Weź w ogóle nawet się nie wychylaj, starcze. Potrzebuję przejąć tą planetę. Następnie pokażę ojcu, że jestem godny następca tronu. Wtedy... Tak... Wszystko potoczy się tak, jak chcę! Ale najpierw... Wysłał mi tu po coś, ale o co chodzi? Jakieś żółte, dziwne kulki. Nie, on chyba przyszedł... Ty, Saiyan! Co? Wiesz o co chodzi z żółtymi kulkami? Nie twój interes. A po drugie, z tego co ja pamiętam, wasza rasa boi się jednej legendy. No niby jakiej? Legendy o Super Saiyanie, która była przekazywana w waszym rodzie z pokolenia na pokolenie. Nie kojarzę. Sorry, nie jestem dobry z historii, więc... To mówię, idź spadaj w ogóle. To może kojarzysz... Za dużo gadasz! Tą transformację! No fajnie, żółte włosy. Super, no i co? Nie zadzieraj jednak ze mną, czy też z innymi, którzy tutaj żyją. To są silne jednostki. Jak na przykład ten starzec, który jest starcem i... No, tak. No w sensie, ja bym cię zniszczył i ciebie też w sumie. No, naraz. No. Chcecie, żeby nas zniszczył? No, tak. Nawet pytam ciebie, tylko Saiyanina się pytam, starcze. Zniszczyłby nas? Jakbyśmy we dwójkę się na niego rzucili? Nie będę z nim walczył, to po pierwsze. Po drugie, lepiej opuść tą planetę, zanim twoje wojsko nie zostanie wybite co do jednego, a ja nie będę musiał ciebie spacyfikować. Chwila, akurat uczniowie chyba przystacają troszeczkę. Posłuchaj mnie, Akroninie. Musisz opuścić tą planetę, nieważne jakie masz zadanie. Wiecie, że masz mi rozkazywać. No, śmieszne. Naprawdę. O! Coś zlokalizowałem. Bardzo mi się to podoba. Wybacz, stary głupcze, ale nie mam na ciebie czasu. Bywaj! Jego energia mi się ulotniła. Chrono! Pokonałem ich. Co? No, ulotnił się nam! A myślałem, że go załatwisz. Myślałem, że ten, że nie będziemy, że nie będę musiał ci pomagać. Dobra, nieważne. Dzieciaki są na statku, tak? O, są kurze, tak. Dobra, złap się mnie. Dobra. Boże, to było dziwne. O, dzieciaki. Witam. No, dali radę. Tak, dali radę. Chcę ci przypomnieć, że zawalili schody. A tak
tylko schody, niepotrzebne. O, jeszcze paru żyje. Po co to komu? Kolega jest. Sorry. Ale sam ich uczyłem. Czego ty ich uczyłeś? Tego, żeby bez planu... Trochę agresywny kolega jest. A po co mam plan? Lepiej działać. Ej, wow! Już starczy tego tam. Dzieciaki! No ej! Ej, gdzie z przemocą? Przemoc jest dobra, jak się jej dobrze używa. Co się tak na mnie patrzycie? No takie trochę... masz żółte włosy. No, takie trochę dziwne. Farbowałeś? O Boże święty, to jest transformacja. Blondynką! Nie jestem blondynką, jestem... Dobra, nieważne, nie będę im tłumaczył, na czym polega... Nie no, wytłumacz im, bo przecież... Kiedy się przefarbowałeś? To jest... Nie lubię jej, możemy się jej pomóc. To jest moja transformacja w Super Saiyana. Nie wiem, czy wam Chrono... Wam cokolwiek powiedział. Nie. Co to jest Super Saiyan? Ogólnie to oni się tak średnio znają, ogólnie, i ciebie też średnio znają. Nie nałożę tego, spalę ją. Załóż. Merlok, mogę się jej pozbyć? Nie chcemy jej. Nikt jej nie lubi, ona jest dziwna. Ale, ale ma potężną przeciwnicę. A, nieważne. To co, lecimy po swoją kulę, tak? Nie, czekajcie, dzieciaki. Po pierwsze, nie możecie tak chaotycznie atakować, ja już... Co najmniej dwie wasze takie grupki osób nie założę tego. Nie rób tego! On księżniczka! Boże, dobra, nieważne. Pamiętajcie, nie możecie tak chaotycznie atakować. Zawsze musicie mieć jakiś plan. W sumie tego się... Misaki. Dobra, nieważne. Dzieciaki, musicie znaleźć w okolicy, gdzieś powinna być smocza kula. Ten... Jak on się nazywał? Ale wiemy, że jest synem Śnieżka, tak? Twojego kolegi. O jest. No to Śnieżek. No. Śnieżek to była taka. Był jeden z strażników smoczej kuli, z tego co wiem. Więcej. No i zniknął. Był alienem, jakby kosmitą i. O fuj. Dobra, waszym zadaniem jest znaleźć taką różową piłeczkę. Tutaj gdzieś powinna być w okolicy. Różową? Tak. Fuj. Różową, pomarańczową. Taki jak on jest? Taki anime? Co? Co? A, on jest anime dziewczynko. No. Jesteś anime i się nie pochwaliłeś? No ma różowe oczy. Dobra, przestańcie nazywać księżniczkę Chorono, że ma różowe oczy. A, ma różowe oczy. Dobra, nieważne, musicie znaleźć tą smoczą kulę, tak? Ja nie. Okej. Okay. Kto ją znajdzie, dostanie ciastka. Ja chcę kebaba. Ale ja nie chcę ciastek. No kebaba. Dobra, Chorono, lećmy. No co? Coś ty narobił. No lecimy, ale no. Gdzieś na tą stronę. Wyczułam jego energię. Wiesz, masz szczęście, że nie mam przy sobie radaru. Chrono. Mam. No, wieża. Kolejna wieża. Tutaj nie. Zaraz, jak cię oni tam nazwali, te dzieciaki? Nieważne. Nie przejmuj się tym. W sensie, mam inne imię, no. Skłamałem przecież. Nie powiedziałbym ci prawdziwego imienia. A, dobra, gdzie ona może tu być? Właśnie nie widzę, nigdzie jej nie widzę, ale czuję jej energię bardzo blisko. Jak możesz ty czuć jej energię, jak nikt z żywych nie czuje energii, nawet bogowie nie umieją. No, ale Bóg powstał po mnie, więc co ty chcesz? Nawet Bóg zniszczenia? No, Bóg zniszczenia też. Jest odpowiednikiem 7 pradawnych istot światła. No, to ty chyba jesteś ślepy. Rzeczywiście, emituje ogromną energię wszechświata. Wiesz, to zostały stworzone jednak przez Namechan. No, podrzędną rasę. No, ale jakoś to zrobili. Jako podrzędną. Oni stworzyli... Nieważne w sumie. Dobra, zabiorę to... Wiem. Zabiorę to... Zabieram to ze sobą. Dobra. No i co, tak ją chcesz zostawić? Ma potężną moc. Na pewno nie dam to tobie. O nie, ja już się nie bawię w takie rzeczy. Ale czemu mi nie dasz? Bo nikomu nie ufam. Prawdopodobnie wyślę to przez Misaki do Macha, żeby tam było. Ale czemu mnie nie ufasz mi? Już raz zadarłem z bogami. Drugi raz starszy niż Bóg. Drugi raz nie zaufam nadprzyrodzonym mocom. Niestety, Chrono. O, tu jesteście.
O! Witajcie. A. Nie. Zdążyli na czas, jakoś mocno nie mieli opóźnienia. Tylko to jest pytanie. Czyżby tamten kolo miał dostęp do innej smoczej kuli, bo powiedział, że idzie ją znaleźć? Wydaje mi się, że raczej nie znalazł jej tak szybko jak my. Więc raczej chyba chodziło mu o tą kulę, tak mi się wydaje. Dobra, Chrono, zabierz dzieciaków do tej willi całej. Ja tam pojawię się, gdy tylko załatwię sprawę z tą smoczą kulą i spędzę trochę czasu z żoną. Nie pójdziemy do willi. A gdzie? Czemu? Wynajęłem ten specjalny hotel. Haspin hotel? Nie, Haspin. Będę mogła z demonami się pobawić? On był fajny. Z tego co wiem, to chyba nadal w świecie demonów jest walka jakaś, z tego co wiem. Ale oni mówią tam, o tym seriale. Dobra. Zabierz ich tam, gdzie masz ich zabrać. Dobra, nie. Teleportacja łączna. Dobra. Dam tą smoczą kulę mojej żonie. Tam będzie bezpieczna. Muszę to poddawać każdej innej osobie. Nie mogą być w jednym miejscu. Nikt ich nie może zdobyć. Dosłownie nikt. To będzie katastrofa, jeżeli ktokolwiek się dowiedzie, są jakiekolwiek smocze kule. No dobra, zdobyłem to. Wrócę tutaj do przeglądarki, zobaczmy co wyskoczy. Aha, nowa, to się nazywa smocza kula. To miałem zdobyć. 7. Dobra. O! Ten stary pryk to zdobył! I teraz muszę mu to odebrać. Dobra, mam jakieś lokalizacje innych. Szukam. O! A nie, to nie to. Jestem tej lokalizacji. No dobra, to jedno z głowy. Jednemu trzeba zabrać starcowi. Jeszcze 5. Będę mógł wrócić do domu. Co z tą planetą? Nie wiem. Jak starzec będzie chciał ze mną walczyć, to zniszczy tą planetę w raz, dwa. Nie będzie co zbierać. O, dobrze widać to odbudowane miasto. Zaraz. Czy mam tu znajomą energię? W tym budynku dziwnym. O! Hej, Mati! Cześć! Silver! Jezu, pani Karoletta, pani wygląda na starą. Ale, no, ty też jakbyś nie zauważył. A czemu obrażasz? Nie obrażam, stwierdzam fakty! Minęło 3 lata, kiedy się ostatni raz widziałem. Jeszcze okulary ma jak pan mało. No, ładne są, nie powiesz, że nie. Nie wiem, nie znam się na tym. Co wy tu robicie w ogóle, Silver? Ty nie miałeś pilnować tych dzieciaków w tej chwili? W tej chwili? To jest bardzo dużo powiedziane. Okej. Okay. Generalnie Machowy kupił te mieszkania na nie dla tych dzieci. Co? No niestety. Myślałem, że Macho się nie będzie ingerował w takie rzeczy, no. Chrono go poprosił. Zapomniałem o nim. Właśnie, możesz przekazać Machowi, że znalazłem tą jedną smoczą kulę. Tak? O kurde, okej. Tak, tylko nastąpiły małe komplikacje. Jakie komplikacje? Jakby to powiedzieć... wylądował tu kosmita z armią? Jaki kosmita? Co? Znowu tego słyszysz? Nie mogę! No spokojnie, jest jej groźny! Jaki znów kosmita? Nie znasz Śnieżka. Śnieżka? Królewna Śnieżka? Nie, Królewna Śnieżka. Nie, czekaj. Ja sam zadzwonię do Macha. Czekaj. Halo, Macho, słyszysz mnie? No co jest, Mati? Po pierwsze znalazłem smoczą kulę, po drugie znalazłem twoją żonę. No świetnie, to weź ją wyślij na moją wyspę. A po drugie znalazłem twoją żonę. No tak, no miała sprawić co u dzieciaków. Z tym nowym hotelem dla nich. A po trzecie sprawdziłem tą miejscówkę, co było i mamy chyba jakieś nowe kłopoty. No i to jakie na kłopoty? Pamiętasz, czy ja mówiłem ci o Śnieżku? Nie mówiłeś o Śnieżku. To jakaś Królewna Śnieżka? Nie, to nie jest Królewna Śnieżka. Obca rasa, żyjąca na zimnej planecie. Wyglądają jak kosmici i umieją się transformować. Mają też dużą energię.
No dobra, ale czy ten kosmita jest źle nastawiony, co chce zrobić? Szuka smoczych kul. No dobra, ale czy, no dobra, nam to trochę przeszkadza, ale czy coś chce więcej zrobić? Nie wiem. Wiem, że znam jego ojca, ale... A, nieważne. Znasz jego ojca. Nieważne, Macho. Ile ty masz lat? Dopiero nie mam nawet 40, chłopie. Ludzie znasz... Dobra, zresztą nieważne. Dobra, to w takim razie dogadaj się z nim. Bo jak znowu wprowadzisz na nas problemy, ja będę musiał znowu płacić za wszystkie szkody, to obiecuję ci, że ty będziesz za to płacił. Nie obchodzi mnie. Tak, ty lepiej zrób, jak przypomnieć Misaki jej pamięć. To by było dobre. Jak jej pamięć? Nieważne. Dobra. Także ja jeszcze sprawdzę, co u dzieciaków. Za niego wyślę tą smoczą kulę tam na wyspę. A ty, Silver, pilnuj lepiej panny Karolety, bo tu nie wiadomo... Tam się pilnuj. Ona jest samowystarczalna, to bardziej ona pilnuje mnie, ale no właśnie. Okay. Co? Od kiedy ona ma jakieś moce? Ja karate umiem. No widzisz? Co? Ciekła kobieta to niebezpieczna kobieta. Dokładnie. On wie, co mówi. Wciąż jesteś? Dobra, idź do tych dzieci, bo czekają. Aha, okej! Okay. Czy ja o czymś nie wiem? Tak. Dobra, masz tam swoje obowiązki, idź. Ale, dobra. Nieważne. O, dawno tu nie byłem. O, dzieciaki. O, hej. O, hej. Cześć. Hejka, widzę, że się tu nieźle urządziliście. Znaczy, tą recepcję to znam, także... Co ty ro... Dostałem pizzę. Czy to pizza? Zamówił sobie. Znaczy pizza nie jest z restauracji u smoka? Może? Nie wiem. A nawet się podzieliłeś? A, smoku, no, smoku mnie zastrzeli, smoku mnie zastrzeli. Dobra, dzieciaki, ja wróciłem już z tej misji. Za niedługo tam do was wejdę na górę, ale musicie teraz przygotować te swoje mieszkania, dobrze ja mówię? Tak. Bo i tak czekamy na waszego nauczyciela, pana Chorona. O, dobrze, wyjdziemy. A gdzie on jest? No. Szczerze? Sam nie wiem. Niepotrzebny nam, tu wiemy więcej niż on. Właśnie, my jesteśmy najlepsi. No. O. On to jest jakiś słaby. On jest słaby, no my go już pokonaliśmy. Różowy. No, my już go pokonaliśmy. No. 30 godziny na was czekam w kawiarni. Pisem SMS-a, dzisiaj Mati. Nie mam telefonu? Jak nie masz telefonu? To do kogo napisałem? Zostaw w domu! A, macie mieszkanie, możecie się zarejestrować. Kartkę za, macie na recepcji, sobie weźcie. O. Płacicie skąd tam macha, jakby co, więc... To mogę... Mogę dużo pizzy? Mogę premium? Nie, możecie zamawiać wszystko, bo jest jakaś tam zniżka na meble, więc... Możecie się zadomowić. AGD też. To dobrze, zamówiłem 20 pizz na wieczór. No Agatę mamy. Co? Dobra, już się wpisuję. Chrono. Masz pieniądze? Bo mi się skończyło aktualnie. Okay. Nie mam nic przy sobie, chłopie, nie byłem tu 3 lata. A twoja córka nie ma? Przemilczę to. Dobra, idę. Wiesz co, ja musimy znaleźć tego Akrononina. No czuję go, ale no... Wiesz, w okolicach tak 100 mil, tak, no, więc nie wiem, czy to ci by coś dało. Nie wiem, ja czekam nadal na instrukcję od Macha odnośnie drugiej smoczej kuli, bo no, czekamy nadal na... trzeciej, bo on już zdobył drugą smoczą kulę. Skąd? Co? Okej, nie wiem skąd o tym wiesz? Istnienie na świecie trochę daje człowiekowi do myślenia, a no i mówiłem, wytrzymam takie rzeczy. To jest dziwne, nawet jak na mnie, który posiada też dużą moc. O. Dobra, Chrono. Właśnie coś wybuchło w laboratorium pana Macha, stary. Ale nieważne. Jakiś tam wybuch. Okej. Okay. Pewnie zabezpieczenie już pękają, bo przecież... No, zmienił dom, co nie? Nie wiem, nie byłem tam. Dobra, Chrono, idź tam do dzieciaków, ja zaraz przyjdę, okej? Okay? No, dobra. To jest dziwne.
W sumie muszę się tych dzieciaków zapytać o to imię. Ktoś jeden z nich powiedział inne imię Chrona. I tak... Może Misaki by mi pomogła, ale... Szkurde. Boję się, że jeżeli ona jest tak na mnie zła, musiała poznać prawdę. Prawda o tym, że ja nie jestem z tego świata, choć ona nie zna... Nie zna całej historii. Ona myśli, że ja nie jestem z tego świata, a tak naprawdę to... Nie, w sumie... Kiedyś wam jeszcze opowiem, ale na razie idziemy do dzieciaków.